Nazywam się Zlatan Alomirović. Mam 30 lat. Występuję na pozycji bramkarza. Dla kolegów z boiska jestem Zlajo. Dlaczego piłka nożna? Bo lubię taki zespolowy sport i piłka nożna jest najlepszy sport na świecie. Jeśli grałem by piłkę na innej pozycji niż swoje, to byłoby to szóstka. Mój pierwszy zespół w Niemczech FSV Witten. Mój ulubiony zespół poza Lechie, Borussia Dortmund. Mój piłkarski idol to na początek Oliver Kahn, bo zawsze lubił taki maksymalny sukces, ale teraz mi się podoba gra bramkarska jak Ter Stegen, Manuel Neuer. Mecz piłki nożnej, który mimo wpływu lat mam w głowie, to jest oczywiście nasz finał Puchar Polski z Jagiellonią, który wygraliśmy ostatnie minuty. To jest tak, najlepszy. Mój największy sukces to też zdobycie Puchar Polski i mogę tak powiedzieć, być na ławkę mecz Liga Mistrzów z Borussią i finał niemieckiego Pucharu. Na co dzień interesuję się oczywiście tylko piłką, ale poza tym takimi inwestycjami, co może zrobić na przyszłość, na przykład giełda. Ulubiona książka to jest, też lubię czytać duże takich biografia, to jest też Oliver Kahn lub Zlatan Ibrahimović. Ulubiony film The Wolf of Wall Street. Ulubiona piosenka, wykonawca. Tam są chyba z Balkana jaki, ale myślę, że moja pierwsza polska piosenka to była ta Zakopane Tatara. Moje rodzinne miasto Priapulje, małe miasto blisko granicy z Czarną Górą. Najbardziej szalona rzecz, jaka zrobiłeś w życiu, prowadziłem traktor, kiedy miałem 5 lat. Jakie miejsce na świecie chciałbyś najbardziej zobaczyć? Chciałem by polecieć do Australii. Najlepszy kumpel w szatni, w ogóle wszystkie chłopaków lubię, ale największe czasu spędzam i z Marią, generalem Malocze. Ulubione miejsce w Gdańsku to jest oczywiście Stadion Energa, a inaczej tam na Starówce zawsze się znajdzie coś na kawkę.